Katowice szykują parkingową ewolucję. Nie będzie to rewolucja, bo w mieście jeszcze potrzeba wielu zmian, żeby kierowcy nie rozjeżdżali chodników, jak tutaj. Jednak pierwsze zmiany już w przestrzeni miasta widać. Katowice powiększą strefę płatnego parkowania. Między innymi tu za parkowanie trzeba będzie zapłacić. Nowe oznakowanie poziome i pionowe w nowej strefie płatnego parkowania znajdzie się również na placu Sejmu Śląskiego. Miasto jest w trakcie rozstrzygania przetargu na wymianę oznakowania. To będzie duże przedsięwzięcie, bo strefa obejmie kolejne kwartały ulic. Obszar, gdzie obecnie za postój samochodu trzeba płacić, stanie się śródmiejską strefą płatnego parkowania, a wokół niego będzie strefa płatnego parkowania. Miasto przygotowuje się do tych zmian. Trwa montaż parkomatów, które zamówiliśmy już w tamtym roku. Do września firma zamontowała fundament oraz 100 parkomatów wraz z graniem nowego systemu operacyjnego. Do maja tego roku instalujemy kolejne 250, czyli to łącznie 350 parkomatów za ponad 9 milionów złotych. Parkomaty pojawią się również na placu Sejmu Śląskiego, choć to miejsce ma przejść całkowitą metamorfozę. Jak zapowiedziało miasto, będzie tu zielono. Te wszystkie samochody stąd znikną. Wszyscy wiemy, że opinie są różne, tak? Wiemy też, że już tam któreś stowarzyszenie pikietowało, zbierało podpisy o to, żeby ten parking usunąć, więc to wszystko tam jest żywe. Na tą chwilę mamy zielone światło, żeby to projektować. Zaprojektujemy to, jeżeli konserwator projekt zaakceptuje, no to jak mówię, koniec września, początek października, myślę, będziemy się nim dzielić, a jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku rozpoczniemy już przebudowę. O tym, że parking w tym miejscu jest potrzebny, mówi konserwator zabytków, który miał spore uwagi do miejskich planów. Jednak przyznaje też, że obecnie ten plac nie wygląda tak, jak powinien. Można byłoby na przykład pomyśleć o zbudowaniu parkingu podziemnego pod placem, prawda? To też jest jakieś rozwiązanie, ale to są sprawy ogromnie kosztowne i zwrot pieniędzy czy środków za ten parking byłby bardzo długotrwały, jeżeli w ogóle możliwy. Należałoby wydać pieniądze publiczne, które by z kolei bardzo trudno byłoby odzyskać te pieniądze z powrotem, to w praktyce. I wiemy, że to jest kosztowne i bolesne. No, a to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że to, co jest w tej chwili rzeczywiście na placu, nie licuje z godnością tego placu, z jego monumentalizmem. Zanim na placu pojawią się drzewa, miasto chce wprowadzić tu opłaty za parkowanie. Być może uda się dzięki temu uporządkować panujący w samym sercu śródmieścia chaos. Niebawem znaki i parkomaty będą przygotowane na rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Jednak zanim zostanie ona wprowadzona, miasto musi jeszcze dokończyć formalności. Najszybciej uda się to zrobić za kilka miesięcy, we wrześniu.